Dzień dobry, witam Was na kanale Fabryki Rowerów. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić niezwykle ładny rower Top Fuel 8 w pięknym oliwkowym malowaniu Matte Grey Olive. Napis jest taki różowo-czerwony, ale też w macie do tego są wszystkie praktycznie dodatki czarne, włącznie z przednim i z tylnym tłumikiem. Sama rama wykonana jest z aluminium Alpha Platinum, na którą jest dożywotnia gwarancja, również z wahaczem. Sam łącznik wahacza jest ze stopu magnezu. W ramie mamy pod koszykiem na bidon i głównym napisem Trek jest schowek bardzo przydatny na pompkę, łyżki, nabój na CO2, dętkę. Nie musimy wozić tego dodatkowego balastu gdzieś na plecach czy na torebce podsiodłowej. Sama rama jest tak skonstruowana, że mamy z przodu i z tyłu 130 mm skoku. Ten nowy Top Fuel nowej generacji, on jest takim rowerem, który łączy prędkość roweru cross country ze sprawnością roweru enduro, czyli możemy pokonywać naprawdę ostre szlaki. Zresztą tutaj mamy zastosowane fajne opony, bo są Bontragery XR4 29 cali razy 2,4, czyli to jest naprawdę szeroka opona. Na kołach Bontragerowskich, Bontrager Line'ach, też 20, oczywiście 9. I tym rowerem możemy pokonywać duże wzniesienia, możemy pokonywać góry, szlaki, ale możemy się również świetnie bawić podczas zjazdów. Także to jest naprawdę mocno uniwersalny rower górski. Jeżeli chodzi o układ napędowy, to tutaj mamy manetkę szymanowską XT i tylnią przerzutkę XT 8100 z długim wózkiem. Kaseta jest szymanowska SLX-a, łańcuch też jest SLX. Reszta komponentów jak sztyca, sztycę mamy podsiodłową z wewnętrznym prowadzeniem linek z regulacją Transixa, natomiast siodełko jest to Bontrager Arvada, to jest takie siodełko zastosowane do rowerów enduro. Rower jest dostępny w fajnych rozmiarach, bo występuje już w rozmiarze S, M, M łamane na L, L, XL i XXL. Także tutaj jest duża rozpiętość dla każdego. Cena prezentowanego roweru to jest 23 399 zł. To jest cena z podatkiem VAT, czyli 23%. Mamy go też dostępnego w ofercie rat 0%. Jeżeli macie jakieś pytania, to służymy Wam pomocą i zapraszamy do nas. Dziękuję.